Piotr Żyła to fenomenalny skoczek narciarski. Nieraz już nam pokazał, na co go stać. Za nami kolejny etap Pucharu Świata w Oberstdorfie. Czy Żyła ma szansę na podium? Piotr Żyła ma za sobą wiele sukcesów. To jeden z najlepszych skoczków na świecie, a w tym roku jest naprawdę w dobrej formie. Niestety, ostatnimi czasy triumfuje jednak Ryoko Ubayashi, deklasuje wszystkich swoich przeciwników. Lutego odbył się kolejny etap Pucharu Świata. W Oberstdorfie była zaciekła walka o podium. Jak wiadomo, wielu Polaków o nim marzy, ale również zawodnicy z innych krajów chcieliby na nim stanąć. Ciężko jest jednak dogonić lidera tabeli. Piotr Żyła miał jednak szansę powalczyć o podium. Po swoim fenomenalnym skoku, który wyniósł aż 213 metrów, wiele wskazywało, że zajmie 3 miejsce. Niestety, po skoku Japończyka nasz rodak spadł na 4 miejsce i nie stanął na podium w Oberstdorfie. Pierwszy był Ko Ubayashi, drugi Markus Eisenbichler, a trzeci Stefan Kraft. Czy nasz Piotr Żyła ma jeszcze szansę na podium w Pucharze Świata? Wszystko zależy od jego formy oraz jego kolegi Kamila Stocha. W klasyfikacji generalnej pierwszy jest naturalnie Japończyk Ko Ubayashi z wynikiem 1351. Drugi jest Austriak Kraft, który ma 881 punktów, a trzeci Polak Stoch z 829 punktami. Żyła zajmuje 4. miejsce i ma 777 punktów na ten moment. Teoretycznie ma więc szansę, aby stanąć na podium. Jeżeli będzie utrzymywał formę i daleko skakał, to PŚ może skończyć z medalem.